zapraszam Was na haul kosmetyczny. Nie mam tych produktów aż tak bardzo dużo, ale jednak troszeczkę się ich nazbierało, więc stwierdziłam, że nagram ten haul i pokażę Wam, co sobie ostatnio kupiłam. Pierwszym produktem będzie krem CC z Kolastyny. Jest to nawilżający, wyrównujący koloryt skóry, kryje niedoskonałości i ma on SPF 20. Jest to odcień light dla jasnej cery. Ja widziałam, jak ktoś robił test na żywo tego kremu i strasznie mi się podobał efekt, więc stwierdziłam, że wezmę ten produkt i sama go przetestuję. Następnym produktem będzie masło do ciała z Perfekty. Jest to masło o zapachu lodów. Ono pachnie tak, w sumie nie pachnie mocno, pachnie dość delikatnie i ma taką zbitą konsystencję. Ale fajnie, jak już zdążyłam zauważyć, fajnie się rozprowadza i myślę, że będzie mi się sprawdzało dobrze. Kolejnym produktem będzie odżywka z Glik Skór, coś takiego. Wzięłam ją tylko dlatego, że była na promocji w Rossmanie i kosztowała jakieś 8-9 zł. Jest to odżywka do włosów matowych, bez połysku. Ja może aż takich nie mam matowych włosów, ale stwierdziłam, że wypróbuję ją. Ma ona tutaj nam dać łatwe rozczesywanie, połysk i regenerację. No zobaczymy, jak się sprawdzi. Kolejnym produktem, myślę, że wszystkim już dobrze znanym, jest tusz do rzęsy Lovely. Coś takiego. Jest to tusz, o którym jest bardzo głośno na YouTubie. I stwierdziłam, że przetestuję go. Zawsze jakoś było mi nie po drodze, żeby go kupić, ale stwierdziłam, że dobra, skoro jest tak naprawdę świetny, to zobaczymy, czy mi też się tak sprawdzi. I powiem Wam, że jest cudowny. Zakochałam się w nim. Genialnie wydłuża te rzęsy i rozczesuje i podkręca, więc naprawdę jest ok. Szczoteczka jest taka zagięta, jak możecie zobaczyć, ale myślałam, że będzie mi się gorzej malowało nim rzęsy, że nie będę miała posługiwać się tą szczoteczką, naprawdę jest bardzo dobrze. Kolejną rzeczą jest top coat matowy z Lovely, coś takiego. I powiem Wam, że dzisiaj mam nim pomalowane paznokcie i faktycznie fajnie zmatowił je. Także jak na razie jest na plus. Ciekawy jestem tylko, czy nie będzie po prostu mi się zdzierał. Kolejny będzie lakier z Golden Rose. Zapłaciłam za niego 4 zł. Jest to numerek 329, ale z tego, co zdążyłam sobie przetestować, to powiem Wam, że jedna warstwa na pewno nie wystarczy, żeby fajnie mi pokrył te paznokcie i będę musiała stosować jednak te kolejnym dwie produktem będzie już zwykła strugaczka z Beauty, coś takiego. Zgubiła mi się moja, więc musiałam sobie kupić nową, także kupiłam coś takiego. Reszta rzeczy, które kupiłam, będą już to produkty do ust. Pierwszymi dostałam akurat te 4, są Baby Lips. Zielona, żółta, niebieska i fioletowa. Ja mam w swojej kolekcji pomadek i balsamów 2, tą czerwoną i różową. A teraz dostałam jeszcze te 4, one są naprawdę świetnie, więc będę miała co testować w najbliższych dniach. Następnym produktem będzie taka zwykła wazelina z Rossmana za 7,49 ją kupiłam, poziomkowa. Ja nie lubię produktów w słoiczku, jak już kiedyś wspominałam, ale ona ma dość taką zbitą konsystencję, więc myślę, że fajnie będzie nawilżała w zimie i na jesień te usta, także stwierdziłam, że sobie ją wezmę. Następnym produktem będzie pomadka ochronna z Nivea o zapachu arbuza. Jest to taki śliczny arbuzowy właśnie zapach i ta pomadka jest taka lekko różowa, nadaje taki leciutki różowy kolorek. I ostatnim już produktem będzie tint z Manhattanu, brzoskwiniowy, coś takiego. Wzięłam sobie ten tint, bo jeszcze takiego po prostu koloru nie miałam. Ja ogólnie myślałam, że to błyszczyk, nie doczytałam, ale z tego co widzę, kolor naprawdę mi się podoba, więc myślę, że nie będę żałowała. To jest właśnie coś takiego tutaj. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i zapraszam już do następnego. Cześć Wam!